Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Owocowe Wtorki, a dzisiejszym moim gościem jest Marek Drop. Patrzę sobie na LinkedIna opis People Guy, IT Manager z doświadczenia. Cześć Marek. Cześć, cześć. Miło mi. Bardzo, bardzo się cieszę, że teraz dołączyłeś przy okazji właśnie InfoShare'a, który odbywa się teraz w Gdańsku. No i dzisiaj sobie porozmawiamy tak ogólnie trochę na temat tematy offboardingowe. To jest jeden z tematów, który poruszymy, ale może zacznijmy trochę od tego, jakbyś mógł nam opowiedzieć trochę o swoim doświadczeniu. Czyli jakby czym ty się zajmujesz teraz, czym się zajmowałeś, bo to doświadczenie jest dosyć szerokie, jak sobie patrzę na LinkedIna. Okej, to ja sobie lubię myśleć jako o programiście, który przeszedł na ciemną stronę mocy, więc jeszcze parę lat temu pewnie bym siebie nazwał senior developerem, ale zacząłem się zajmować szeroko rozumianym zarządzaniem i to od projektów do zarządzania działami. No i tak w dużym skrócie na to od 12 lat zajmuję się skalowaniem zespołów. No i tak z takich liczb, które się wydarzyły, no to w Bilenium, firmie, polskiej firmie, która zajmuje się outsourcingiem, no to z zespołu 7-osobowego wychodząc z Bilenium było 540 osób, tak? Więc jakby biura poza Polską, uruchomione w ramach naszego Delivery Center, pełna obsługa klienta, dużo się tam w ogóle nauczyłem tego, jak w ogóle budować zespoły, struktury, no takie jakby na placu boju, oczywiście dużo elementów bycia samoukiem, więc jakby to było to. Ostatni w ogóle temat, który nam wypadł, czyli offboarding, czyli moje odejście z firmy Predica, tak, więc jakby tutaj w firmie Predica spędziłem prawie 4 lata i tam dołączyłem jako head of delivery, czyli osoba, która właśnie miała napędzić zespół techniczny. No i tam też oczywiście zajmowałem się tym, jak skalować ten zespół, jak powiększać. No i dołączałem, chyba firma nie miała 100 osób. Wychodząc z firmy, no to firma ponad 300 osób, revenue razy chyba 4 zrobiliśmy, więc fajne ten. No i z tego, co dla mnie to w ogóle fajna rzecz, no to wychodziłem jako COO, prawa ręka prezesa od zadań specjalnych, więc dużo, dużo się działo. Naprawdę fajna robota, więc jakby w dużym uproszczeniu od 12 lat codziennie rano wstaję i myślę sobie, jak skalować. I miałem taką refleksję, że faktycznie to już trwa 12 lat. Okej. No to tak. Szczególnie jak się, wiesz, zerknie na LinkedIna, tak po jakimś czasie, na swojego nawet LinkedIna, to faktycznie dochodzi taka myśl, że trochę to już jest. Tak, tak. I w ogóle pamiętam swoje pierwsze osoby, które zatrudniałem jako inżynierów, pamiętam teraz właśnie, jak oni są już menadżerami często, więc jakby to bardzo lubię ten element, że przez ten czas też byłem świadkiem ich rozwoju. Tak? I to jest genialna rzecz właśnie w byciu menadżerem. No właśnie, no to może to też mnie zaraz zainteresowało, jak wspomniałeś o tym zatrudnianiu tak naprawdę, no bo wiadomo, że inaczej to wyglądało pewnie na początku, jak zaczynałeś, a kończyłeś jako CEO, ale tak naprawdę co z twojej perspektywy jest takie istotne w ludziach, których szukasz, których zatrudniasz? Czyli skupię się nawet na branży IT, tak? Bo mamy oczywiście technologię, mamy umiejętności ludzi, doświadczenie, wykształcenie i tak dalej, ale czego ty tak naprawdę szukasz jako menadżer w kandydatach, w pracownikach? Na co ty patrzysz? Zdecydowanie jakby tutaj chyba... Dobre pytanie, ale pierwsza rzecz, która mi przychodzi do myśli, to chyba nastawienie. W sensie z założenia jestem bardzo ufną osobą, tak? W sensie ufam każdemu i też jakby osoba zawsze ma u mnie taką bardzo czystą kartę. No i też patrzę w ogóle na potencjał, tak? W sensie na osoby, no ja z racji tego, że zajmuję się, śmieję się, skalowaniem, tak? W sensie moje zadania to są myślenie o tym skalowaniu, tylko ja jakby też wytłumaczę, że skalowanie dla mnie też jest w ogóle elementem, w którym ja na początku myślę też o pracowniku. Tak? W sensie, że to skalowanie nie powinno być tylko dlatego, żeby firma urosła jako jej wartość, cokolwiek większe kontrakty, ale to z tego ma pracownik, który pracuje, jest programistą właśnie, czy pracuje w usługach. W najlepszym wypadku, żeby mu się nie pogorszyło, tak? Jeżeli firma urośnie trzykrotnie, żeby nie miał gorzej. No więc jakby to jest ten element, więc ja będę na pewno patrzył na osoby, z którymi ja potencjalnie teraz mogę robić coś więcej. Tak? W sensie, czy to są osoby, z którymi ja widzę, że mają ten growth mindset, tak? Że faktycznie to są osoby, które
też udowodniły to, że rosły, tak? No bo to są właśnie takie przykłady, ktoś mówi, że stawia na rozwój i od 12 lat robi to samo, tak? Więc ja mówię, że cały czas się zajmuję się skalowaniem, ale nawet z perspektywy poszczególnych firm, w których pracowałem, to ja kompletnie różne rzeczy robiłem, tak? W sensie innych umiejętności staram się swoich rozwijać i takich ludzi też szukam, że oni nie boją się zostawić jakiegoś aspektu swojej kariery i zacząć rozwijać drugi, tak? I ja dokładnie tak samo teraz robiłem, zmieniając firmę, szukając czegoś nowego pierwiastka, a nie odcinania kuponów. Więc jakby to jest na pewno ten pierwszy aspekt. Też zdecydowanie dużo mniej rekrutuję już teraz. Tak w sensie raczej stawiam na system, czyli ja bym chciał, żeby mój zespół rekrutował. Tak? W sensie, że to jest tak, żeby mój zespół nie bał się rekrutować, jak sprawić, jak znaleźć tą dobrą osobę i jak w ogóle ten fit, więc raczej często występuje. Ostatnio występowałem przez pewnie parę lat, jako bardziej konsultant, tak? W sensie często jako osoba w procesie, która jakby dawała jakiś insight o tej osobie, czy pomagała stworzyć albo dać bezpieczeństwo hiring managerowi, że nie może zaryzykować, bo ja jestem w stanie, że trzeba ryzykować. A co to znaczy dać bezpieczeństwo, że może zaryzykować? W jakim sensie zaryzykować? Bo często jest tak, że na przykład jeżeli miałem ostatnio sytuację, gdzie zatrudnialiśmy, właśnie w Prelicy zatrudnialiśmy człowieka w Bułgarii jako szefa właśnie lokalnego biura, no i zatrudniała ta osoba właśnie mój jakby bezpośredni przełożony, który de facto no, robił to pierwszy raz. Tak? No i jest to pewien element taki, żeby on miał poczucie, że no, jeżeli nie trafimy, to tylko nie trafiliśmy, tak? Gramy nic dalej, się stanie, gramy wrong term. I to oczywiście słowa nic nie znaczą czyny, tak? Więc jakby czyny nie słowa, ale danie czasami śmieję się, że ja danie odwagi do faktycznie zatrudnienia, no bo często ludzie szukają, nie wiem, właśnie takiej akceptacji przełożonego, bo no, zaakceptował to w sumie lepiej, no nie? To ja już jestem zwolniony z odpowiedzialności, więc ja uciekam od takich rzeczy. No właśnie, mi chodzi o, czy to nie jest takie trochę ryzykowne, że osoby przez to nie uczą się jakby same brać odpowiedzialność za swoje czyny, że jak szukają takiej akceptacji i jakby ty dajesz tą akceptację, żeby one poczuły się trochę lepiej. To właśnie nie daje tej akceptacji. To jest tak, że ja ustawiam się w roli konsultanta, w sensie i też jeżeli w ogóle wchodzę w taki proces, gdzie na przykład ja jestem, ktoś z mojego zespołu rekrutuje albo w ogóle z działu obok i nie wiem, mam piękne COO, no to ktoś ważny, więc jakby no, ktoś rekrutuje z działu obok, który na przykład do mnie nie podlega i chciał mi się poradzić, no to staram się ustalić po pierwsze, że co mam sprawdzić, jakby czego ode mnie oczekujesz, jakby no, widziałeś się z kandydatem, no to masz jakieś wątpliwości, co ja mam sprawdzić, nie mam go sprawdzić na stres, mam sprawdzić jak sobie radzi, nie wiem, w ogóle coś cię zaniepokoiło w nim, no to ja mogę ci w tym pomóc, ale ja sprawdzę tylko tą rzecz. Jakby ty mi świadomość, po co mnie używasz. Przecież używasz mnie po to, żeby go nakłonić, bo może nie chcę dołączyć i chcesz, żebym opowiedział fajnie o firmie. Tak? Więc jakby to i to jest ta świadomość, że ja nie przychodzę, o super kandydat, to bierzemy go. Nie wiem, co jeszcze z nim zrobimy, ale bierzemy go. To jest twoja decyzja, ja ci mogę pomóc, tylko musisz rozumieć, po co ja ci pomagam. Tak? Więc i nie ma czegoś takiego, że ja akceptuję cokolwiek. Tak? W sensie jakby wręcz od tego bym powiedział, uciekam, to jest ucieczka od odpowiedzialności. W sensie akceptacja jest takim narzędziem, które powoduje, że zwalniamy osobę z odpowiedzialności, ona się czuje. No dokładnie o to mi chodziło, nie? Że okej, ale to źle zrozumiałem. No dobra, powiedziałeś, że jakby skalowanie to jest to, czym się zajmujesz, to, co ciebie interesuje, ale to, co też wspomniałeś, to jest to, że nie chodzi tylko o takie skalowanie revenue firmy, ale też jakby pamiętanie o pracownikach. I jakby co to znaczy w kontekście skalowania? Jakby w jaki sposób jakby pamiętasz albo myślisz o pracownikach, skalując firmę? To właśnie ten przykład nawet z programistą, który no, dołączył do firmy, która załóżmy miała 30 osób, to bardzo często w branży IT, no i ta firma po 5 latach jest nagle, nie wiem, 300-osobowa. Wtedy znał wszystkich, znał panią Halinkę, panią Renatkę, wszystko miał załatwione, nie miał żadnych procesów i nagle mu ktoś każe wypełnić wniosek urlopowy, tak? No przecież tam nikt nigdy nie trakował wcześniej tych urlopów, więc jakby patrzenie o tym, że faktycznie raz, że no, siłą rzeczy będą rzeczy, które się zmienią, ale myślenie o tym, że faktycznie no, co te osoby zyskają, tak? Ja gram zawsze na to po pierwsze przy skalowaniu, że to jest fajna okazja dla ludzi, którzy są w organizacji i robienia rzeczy, do których by nie byli zrekrutowani. Tak? Czyli nigdy nie byłeś liderem ludzi,
w takiej firmie masz szansę być liderem ludzi. W sensie prawdopodobnie nigdy nie będąc liderem ludzi, nikt cię nie zatrudni na tym. Więc masz szansę zdobyć tą umiejętność. I druga rzecz, masz szansę zdobyć tą nową umiejętność w bezpiecznym środowisku. Czyli jeżeli nie chcesz tego robić, to z chęcią dalej będziesz, możesz robić to, co robiłeś wcześniej. Tak? Czyli to nie jest one way ticket, no nie? Czyli idziesz tylko i będziesz spadał. Więc zawsze gram na to. Czyli pokazanie takie też jakby pracownikowi, nie to, że jakby, że zmieniamy się, że to jest coś złego, tylko faktycznie daje ci też jakieś takie możliwości nowe, których być może nigdy mógłbyś nie spróbować. Dokładnie tak. I to moim zdaniem jest genialne w ogóle w tym momencie w ogóle w naszej branży, tak, czyli technologicznej, szeroko rozumianej, że daje te możliwości. Tak? W sensie to, że można właśnie w bezpiecznym środowisku testować różne rzeczy. Ja pierwszy swój zespół też dostałem dlatego, że de facto w bezpiecznym środowisku dostałem zespół 7-osobowy, programista, który dostał nagle 7 chłopaków, studentów, którzy pracowali na supporcie, tak? To znaczy, nigdy wcześniej nie miałem zespołu, tak? I to było dla mnie totalnie nowa rzecz. Moim największym doświadczeniem wcześniej z zespołem to była praca kelnerska i że byłem szefem zmiany, tak? I to akurat zawsze podaję ten przykład, jako że jeżeli ktoś mówi, że ma problem z motywowaniem pracowników, no to mówię, spróbuj zmotywować 5 kelnerów o 5 rano, żeby sprzątali, a nie pili, no nie? Więc to powiesz mi, że to są wyzwania motywacyjne. Na tej zasadzie. Więc, ale to tylko nie zawsze każdy chce z tego korzystać. Więc jakby są aspekty takie, okej, okay, no to jeżeli chce się rozwijać technicznie, no to my jako firma, jeżeli urośniemy, będziemy robić trudniejsze rzeczy. No i czy będziesz zainteresowany robić? No okej, okay, robiłem teraz stronę taką i taką, czy robiłem taki system, mogę zrobić coś, co ma na przykład wpływ na cały świat, tak? W sensie mogę dotknąć, nie wiem, globalnego systemu płatności, tak? I napisać jakiś mały kawałek kodu, który faktycznie później może w czasie świąt twoja mama będzie narzekała, że jakiś system bankowy nie działa, a ty się nie przyznajesz wtedy, że ty to pisałeś, ale daje ci tą możliwość, tak? W sensie ten i de facto to też powoduje z tego, jak budujesz firmę, że takich ludzi szukasz, tak? To, wiesz, mówienie o tym, że kogo my szukamy, no to trzeba szukać takich ludzi, którzy jednak no, będą zainteresowani tym, no nie? Że faktycznie firma się będzie zmieniała, ale ja chcę z tego skorzystać, nie? No właśnie, a miałeś takie przypadki w swojej karierze, w swojej historii, bo zaraz wyjaśnię, czemu o to pytam, że miałeś osoby, które w sumie nie były zainteresowane tym. W takim sensie, że one przyszły do firmy, robiły swoje, firma się zmienia, więc trochę innych rzeczy już oczekujemy od tych osób, ale one dalej chciałyby robić to, co robiły kiedyś, nie? Mhm. I jak do czegoś takiego podchodzicie? Ja mówię to w takim kontekście, już wyjaśniam dlaczego, bo my nawet mieliśmy ostatnio u siebie taką sytuację z jednym z pracowników, gdzie jakby rozmawialiśmy właśnie na te tematy, że no my chcemy teraz działać inaczej, potrzebujemy czegoś innego, doceniamy to, co jakby robiłeś, ale no musimy działać inaczej, nie? I jakby on powiedział, że no nie chce, nie? Że jakby mu pasuje to, jakby jak on działał, nie? Jakby historia skończyła się w ten sposób nawet, że po prostu ja zaproponowałem to naszemu liderowi, żeby dojść do porozumienia takiego, że no ta relacja no, będzie musiała się w jakiś sposób skończyć. Zaplanujmy sobie taki spokojny okres wyjścia, kilka miesięcy sobie dajemy, żeby każda strona w miarę spoko sobie to zakończyła i żeby było no hard feelings, nie? I to jakby, ja bardzo lubię mieć dużo opcji, no nie? Mm-hmm. I to jest z tego punktu widzenia w ogóle dla mnie to jest jedna z opcji, jeżeli faktycznie obie strony, no po pierwsze, mówmy się, w tym momencie w branży IT nikomu się nie robi krzywdy, mówiąc, że trzeba zmienić pracę, tak? W sensie to jest najgorsze twoje tam 5 sekund, kiedyś to było 5 minut, tak? To teraz najgorsze 5 sekund. Do tej pory pamiętam, jak właśnie przeprowadzałem się z Warszawy do Lublina, no to na to chyba byłem jakiś tam pewnie pracuj, no. To było dosłownie 2 oferty pracy w Lublinie w IT. Teraz to pewnie nawet nie wiem, ile stron jest, tak? No więc tak, jakby tak. Ta skala tego jest po prostu ogromna, więc jakby ja bym się tego nie bał i to też trzeba fajnie umieć ograć w firmie, że to nie jest nic strasznego. No właśnie, bo to jest coś, co tak naprawdę, wiesz, my jakby tak zrobiliśmy, ale też widzieliśmy, że część pracowników tak to odebrała, no ale jak to, jakby on już z nami był kilka lat i dlaczego tak i tak dalej. Więc to faktycznie komunikacyjnie trzeba dobrze ograć. Mhm. No ale tak. Razy trzeba, bo to niestety tą komunikację trzeba ją dobrze ograć dużo wcześniej, tak? W sensie, jeżeli tej komunikacji nie było wcześniej, otwartej w firmie, no to ona będzie ciężka później, tak? Czyli wpadnie, jeżeli na łatwe tematy ciężko się rozmawia, to na no trudne tak, tematy tak. Się w ogóle nie będzie rozmawiało, tak? Więc jakby to siłą rzeczy, to przygotowanie, to jakby działanie na całej skali będzie ważne. Druga rzecz jest taka, że często się okazuje, że te rzeczy, które jak my rośniemy, no zostają te rzeczy mniej fajne. Mhm. Tylko ja zawsze chcę pokazywać tym osobom, że miej świadomość taką, że możesz się zdenerwować, że kolega za 5 lat biurka od ciebie obok
będzie robił naprawdę fajne rzeczy, będziesz mu trochę zazdrościł, no nie? W sensie, więc jakby bądź też na to gotowy, no nie? W sensie tak trochę ich przygotowując, jakby ja nie mam z tym najmniejszego problemu, tak? W sensie ja biegając, trenując do maratonu, no, od paru lat wykonuję ten sam trening. Tam się zmieniają się prędkości, jest to jakaś pewnego rodzaju monotonia, no i mi to pasuje, tak? W tym obszarze, więc jeżeli ktoś nie szuka wyzwań w tym momencie, plus nie trzeba szukać wyzwań całe życie. W sensie masz okresy, w których po prostu potrzebujesz spokoju, skupić się na czym innym, chcesz zaplanować wycieczkę kamperem po Szwecji, no to będzie łatwiej nie szukać wyzwań. Kiedyś mi powiedział fajną rzecz mój profesor na studiach, jakby zacząłem pracować na studiach, ja mówię, no Marek, no tak, no, masz już wyzwania w pracy, nie będziesz szukał ich na studiach, no nie? Więc jakby siłą rzeczy, no w różnych miejscach będziemy szukali tego, rzeczy. Tak? Ale to jakby ja bym się nie bał w ogóle tego, że te osoby odchodzą, tak? I to, jak to ograć, jak to zrobić, no to też pokazuje prawdziwą kulturę firmy i też kulturę tej osoby, bo to niestety do tanga trzeba dwojga jeżeli ktoś mówi, że chce być dobrze traktowany, no to na początku ty musisz być dobrze traktowany, też musisz dobrze traktować. To jest taka, wiesz, złota rzecz. Ja zawsze występuję w roli zarówno pracownika, jak i pracodawcy, tak? No bo dużą część ludzi jest w moich strukturach, ja ich zatrudniam, czuję się za nie odpowiedzialny, ale też jestem zatrudniony, tak? Więc jakby z tego punktu widzenia jest to zrozumiałe, że trzeba to po prostu też szanować po prostu. No właśnie, to jak już też ten temat odchodzenia trochę poruszyliśmy, to możemy zacząć rozmawiać trochę o tym onboardingu, ale może na początku z perspektywy onboardingu. Tak, sorry. Wszyscy teraz o onboardingu. No, onboardingu, tak. Ale zobacz, ile jest narzędzi do onboardingu. Tak. Ale do onboardingu masz Excela. No. Onboarding to jest max, jeżeli firma ma, wiesz, jakieś tam, nie wiem, na Confluencie, zgłosi do HR-u, żeby odejść laptopa, no nie? Hasło usunąć, zostać. A benefity, wiesz, rozliczysz w ostatniej fakturze, tak, no nie? Tak. No dobra, ale właśnie onboarding, tak. Onboarding, jak to wyglądało z twojej perspektywy, może najpierw jako pracownika? Czyli jeżeli chodzi o onboarding jako pracownik, jak ty, bo ty zmieniałeś pracę, nie wiem, przykładowo z Millennium do Predikiem przychodziłeś, to zakładam, że też to pewnie działo się w takich spoko warunkach, nie? Tak. Czyli nie było tak, że tam klnąłeś nagle na Millennium i wychodzisz, tylko pewnie jakby dobrze ci się pracowało, potrzebowałeś czegoś innego i poszedłeś do Prediki. Jak to z twojej perspektywy jako pracownika wyglądało? Wiesz co, to ja w ogóle myślę, jakby z punktu widzenia takiego rozwojowego, to często ludzie próbując sobie uargumentować, dlaczego zmieniają, no to szukają mnóstwo złych rzeczy. Tak po prostu znaleźć mnóstwo rzeczy, a w ogóle generalnie w zmianie nie ma nic złego. W sensie trzeba zacząć od tego, że zmiana pracy jest normalnym procesem. W sensie ona oczywiście wywołuje najczęściej dużą radość w drugiej firmie, bo ktoś do nas dołączył, w drugiej firmie smutek, no bo ktoś od nas odszedł, ale nawet założyciele większości firm musieli gdzieś wcześniej pracować najczęściej. Mało kto, jakby no nie znam, że zaczynał pracę, więc zmieniał pracę. W sensie oczywiście mógł zmieniać pracę z kelnera i stał się, wiesz, unicornem w Stanach, no nie, to okej, ale nawet wszyscy, z którymi ja pracowałem, nawet założyciele, gdzieś pracowali, więc też zmieniali pracę. Więc jakby z tej perspektywy trzeba pomyśleć o tym, że to po pierwsze nie jest nic strasznego, no nie, i nie musisz do tego podchodzić, że ja sobie muszę znaleźć mnóstwo złych rzeczy, dlaczego mi jest tu tak źle. No nie? I szczególnie jest, w moim perspektywie jest to bardzo ciężkie, no bo ja te firmy tworzyłem. Ja często odpowiadałem za kulturę, ja ją budowałem, czułem się za nią odpowiedzialny, więc teraz mówienie po iluś tam latach, ale mnie mnóstwo rzeczy nie... Ten, to totalny hipokryta. Więc jakby to trzeba kompletnie od tego uciekać i w ogóle raczej się skupiać na tym, że w ogóle tak możesz zmienić, bo chcesz zrobić coś innego. Po prostu, tak? W sensie ja jakby tak, wszyscy już założyli, biegam, obraziłem się na chwilę na maraton, po zacząłem uprawiać triatlon, ale też nie musiałem na ten triatlon, na maraton wymyśleć mnóstwa rzeczy, dlaczego go nie lubię. Ja po prostu chciałem uprawiać triatlon. I no maraton tak. Jest dalej bardzo fajny. Dalej ostatnio go sobie przebiegłem. Bardzo super zabawa, ale to tak samo z pracą. W sensie nie muszę bardzo źle się nastawić, no bo to nastawienie niestety powoduje to, że jesteś już zły na tego pracodawcę. Obrażasz się często na ludzi w firmie, na firmę, wszystko jest złe, nie masz motywacji, irytuje cię generalnie wszystko, tak? A nie skupiasz się na, ja zawsze buduję na dobrze, tak? W sensie dobrych. Dlaczego chcesz zmienić? Więc jakby to, jeżeli w ten sposób w ogóle ktoś pomyśli o zmianie, to ten, jeżeli jest ci źle w ogóle w firmie, czujesz się źle i robisz to przez 2 lata,
no to coś jest z tobą nie tak generalnie. Już tak, przepraszam, bardzo, bardzo brutalnie. To jest chyba gdzieś przeczytałem, tak, że jeżeli tłumaczysz coś komuś przez zespołowi tam przez 2 godziny i on dalej tego nie rozumie, to kto się dłużej uczy, ty czy zespół, no nie? Tak, tak, więc tak, jakby tutaj jest ta sama zasada, tak? Więc jakby na koniec to jest twoja odpowiedzialność, tak? Więc jeżeli faktycznie masz toksyczne warunki, złego szefa, jest mobbing, tego typu rzeczy, no to no nie potrzebujesz więcej, tak? Ale też nie trzeba sobie tej, nie wiem, złości... Tworzyć trochę tak na siłę. To są ciekawe spostrzeżenie, bo faktycznie wydaje mi się, że czasem tak jest, że jak już ta... Żeby tak się trochę usprawiedliwić, być może przez to, żeby nie czuć się, że ja porzucam tą firmę, to szukam sobie też trochę takich, wiesz, negatywów, na których zbuduję jakby to pójście do nowej firmy. No. Tak, tak. I to negatywów, w ogóle powiedzenie szefowi, dlaczego to się dzieje, więc jakby oczywiście nie ma miejsca idealnego. Tak. To po prostu nikt takiego nie stworzył. Są rzeczy, które ja wiem, że działały lepiej, działały gorzej. Mam to porównanie i jest po prostu, jest zawsze jest inaczej. Ale pierwsze nastawienie, no to dlaczego ja tego potrzebuję? I ja za każdym razem wiedziałem, co chcę, dlaczego chcę zmienić. Nie, że uciekam z kołchozu, wreszcie mój pierwszy dzień poza ten, w ogóle ktoś mnie wypuścił z piwnicy, wreszcie widzę światło, to kompletnie tak nie działa. Tak? Więc jakby na tej zasadzie, nawet do tego stopnia, że właśnie w momencie, w którym już nie jestem w Prydzice, do tej pory namawiałem ludzi do dołączenia do Prydziki, bo w wielu aspektach uważam za genialnego pracodawcę. Tak? W sensie cały czas podkreślałem, że miałem dream job. No i wszyscy, dlaczego zmieniłeś? No, jestem jeszcze młody, mimo że miałem włosów, broda lekko zaczyna siwieć, ale dalej chcę jeszcze parę rzeczy spróbować i to jest takie moje nastawienie, więc jakby nie muszę się z tego tłumaczyć, że było mi źle, bo było mi bardzo dobrze. No nie? I to wydaje mi się, że jeżeli zaczynamy od tego, to tej osobie jest w ogóle dużo łatwiej z tą zmianą. No tak? Tak, w sensie tak. Założenie jest takie, że szukasz tych dobrych rzeczy, chcesz pomóc swojemu, jeżeli miałeś zespół, no bo to jest w ogóle tak, że jesteś odpowiedzialny za zespół. Nie wiem, obrazisz się na firmę i co nagle powiesz, dobra, nara, nie odbieram od was, tak to wam opowiadam wam o odpowiedzialności, no, o tym, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, a później nagle mnie nie ma, więc jakby to jest zawsze. I ja powiem ci, że w moich zmianach zawsze miałem największy problem z pójściem do zespołu, że odchodzę. To było dla mnie zawsze osobiście ciężkie, bo ja to porównuję jak to jest taka sytuacja, że jednak analogia jest taka, że jak idziesz do rodziców, mówisz, że się wyprowadzasz z domu. Mhm. Jesteś dorosły, wyprowadzasz się, no to wszyscy się spodziewają, tato, wyprowadzam się z domu. No nie? Jest taki element. No nie? A tutaj w tym wypadku ja się trochę czułem, że jako tato przychodzę i mówię do dzieci, no już was nie kocham. Ha, o to nie chodzi, że właśnie tak, analogia trochę drugą stronę. Dobra, to zawsze było dla mnie cięższe, bo starałem się zawsze budować te relacje z zespołami, to w obu jakby jest to dla mnie takie bardzo bym powiedział, traumatyczne przeżycie. Jeżeli chodzi, wiesz, jeżeli masz gram empatii, no to jest ten element. No nie? Mhm. Więc jakby wydaje mi się, że to jest chyba złoty przepis na to, jeżeli dla ciebie, jeżeli chcesz fajnie wyjść, no to skup się na tym, żeby zrobić. A druga rzecz jest taka, że no nie pal mostów. No nie? Mhm. W sensie ja jakby zawsze będą emocje, no jakby no nikt ci nie przybije, bo cieszę się bardzo, że nam właśnie w tym momencie życia firmy, w tym projekcie, no w ogóle genialnie, jeżeli ktoś się cieszy, no to znakiem tego, że no byłeś tak do zwolnienia, prawdopodobnie nikomu nie pomogłeś, no nie? Więc jakby to jest ten aspekt, ale dalej podkreślam, to jest normalny proces, powinniśmy się w ogóle... No, mi się wydaje, że to trochę jest taki, wiesz, trochę też kwestia odczarowania tego, nie? Szczególnie w branży IT, bo jeszcze kumam, no jakby jestem w stanie zrozumieć, jak to jest w takich branżach, gdzie faktycznie jakby jest czasem, nie wiem, no nie jest tak łatwo jak w branży IT, jeżeli chodzi o nową pracę. Tutaj faktycznie jest trochę odczarowania dla obu stron, nie? Że po pierwsze ty jako pracodawca nie powinieneś traktować tego, że ktoś do ciebie chodzi jako zdradę, bo masz taką super firmę i jak to jest możliwe, że on porzuca ciebie i w ogóle nie odbieram od niego telefonów, nie istnieje. A drugie też, jak to działa w drugą stronę, czyli tak naprawdę no, może być tak, że relacja z pracownikiem do tej pory było super, coś się zaczęło dziać i nagle to już nie idzie w dobrym kierunku, więc po prostu spotkajmy się, pogadajmy sobie szczerze. Bo i jakby no bez urazy, nie? Po prostu. Tak. To nie jest tak, że jak teraz nagle dochodzimy do wniosku, że jednak musimy się rozstać, że przekreśla to wszystko, co razem jakby budowaliśmy wcześniej, okay, nie? Tak. Więc to o tym też trzeba pamiętać. No i to trzeba, mi się wydaje, że trochę odczarować to, że no to nie jest nic złego. No. Tak, i między innymi dlatego rozmawiamy. Tak, tak, mam tu krucjatę teraz, tak, że to nie jest nic złego. Oczywiście jako osoba, jakby czy ja lubię, że ktoś ode mnie odchodzi, to nie jest ten, ale z drugiej strony mam chyba jakby ten aspekt firmowy, no to jeżeli celebrujemy awansy ludzi,
jakby gramy na to growth mindset, mówiłem o tym, że chcę ludzi, którzy rosną, szukają więcej, no to też się powinien cieszyć, że prawdopodobnie, przepraszam, kocur poszedł robić coś trudniejszego niż ja mu jestem w stanie zaproponować. No, wow, rośnie super. Rośnie gdzie indziej, tylko się cieszyć, tak? Więc jakby z tego punktu widzenia, jeżeli tak do tego podejdziesz, no to trzeba się cieszyć i już tak mówiąc, jakby można przejść ten, mogę założyć na chwilę tą czapkę tego gościa, który czasami też patrzy jednak w Excela i finanse, to też jest tak, że ten koszt edukacji pracownika w czasie nie tylko ty ponosisz. Mm-hmm. Więc jakby to jest też tak, że ten, jeżeli dobrze to zrobisz, to ta osoba może do ciebie wrócić. Ja uwielbiam te powroty, że z kimś pracowałem parę lat temu, wraca. Tak, a mieliście właśnie w historii dużo bumerangów? Tak, więc to w ogóle jest tak, że ja na przestrzeni w ogóle mi te osoby się przewijają. Tak? Okay. Gdzieś w networku pracowaliśmy kiedyś, wracamy, jeżeli w ogóle jest fajna jest energia, często te osoby, pracowałem z nimi na projekcie, teraz jakby no, robię większe rzeczy, no to pracują na inne rzeczy, ale w ogóle widzą, okej, tam jest Marek, fajny był gość, no to, to pewnie tam też jest fajnie. Tak? Więc jakby wracamy, ale wraca osoba, która no 3 lata nauczyła się fajnych rzeczy. To nie za twoją kasę. No. Tak, nie za moją kasę. Więc jakby już mówiąc tak bardzo brutalnie, ja to w ogóle pierwszy raz odkryłem właśnie, gdy w Bileniu mieliśmy no duży problem, bo tam no 10 lat temu nie było praktycznie tej branży, tak? W sensie no nie dało się znaleźć bardzo dużo ludzi doświadczonych, po prostu tam było bardzo mały rynek. I pamiętam, że zaczęły wchodzić kolejne firmy i był duży strach u nas u menedżerów, że no będą nam podbierali ludzi i tego dużo. Ja mówię, bardzo dobrze, no ktoś też zapłaci za tą edukację. No nie tylko my będziemy szkolili ludzi w technologii. Kogoś, tak? Z punktu widzenia takiego no, okazało się, że nie było żadnego, że nie wiem, jakiś przyszedł gigant i wszystkich te firmy, każda urosła, była jakaś roszada między tymi firmami, ale koniec końców rynek cały się podniósł i wszyscy mają lepiej. Bo nagle masz w ogóle, jeżeli chcesz, nie wiem, znaleźć jobowca z 10-letnim doświadczeniem, masz szansę teraz go znaleźć, no tak? 10 lat temu. No nie, nie miałeś. Na tej zasadzie, więc jakby tu patrzenie na tym, że to też jest aspektem, jeżeli to dobrze ograsz, no to i myślisz o rozwoju swojej organizacji w perspektywie 5 lat, to za 2 lata ta osoba może do ciebie wrócić i wrócić z fajnym doświadczeniem, które ci się może przydać. Jeżeli to dobrze zrobisz, on zna twoje procesy, zna ciebie, zna twoją kulturę, onboarding jego jest dużo łatwiejszy, więc jakby ograj to dobrze i traktuj, moje hasło, traktuj osobę odchodzącą jak kandydata za 2 lata. Tak? No dokładnie, to też no, trzeba pamiętać mimo wszystko, że no, ten rynek jednak jest ograniczony, to jest po pierwsze, mamy ciągle dobór ludzi w IT, więc trzeba pamiętać o tym, że no być może ta osoba, z którą się żegnasz teraz, za 2-3 lata będzie znowu twoim pracownikiem, więc ten offboarding tak naprawdę jest pierwszym krokiem do ponownego zatrudnienia. No. Ja zawsze mam taką chęć, żebym chciał, żeby właśnie te osoby, które z mojego zespołu odchodzą, kiedyś mnie zatrudnią. Tak? W sensie mi się sobie zrobił gigantyczną rzecz i ja generalnie będę mógł się od nich uczyć. Więc mam takie, bym po prostu, fajnie, takie, no, takie nastawienie, że nie tylko ja, ale może w sensie na tym ich awansie ja też kiedyś zrobię coś z nimi fajnego, tak? Więc jakby to jest ważne. No to jak ten offboarding z punktu widzenia pracodawcy powinien wyglądać? Jakby oczywiście mamy ten Confluence i tam informacje, gdzie zdać sprzęt, ale jakby czym tak naprawdę dla ciebie, jako dla pracodawcy jest ten offboarding? Po pierwsze, jak w ogóle myślę o samym procesie offboardingu, to on się jakby tak samo jak onboarding, czyli to się nie zaczyna tym, że jest pierwsze spotkanie z pracownikiem w dniu zero i już działasz. To jest, ten proces często trwa 6-9 miesięcy, jeżeli dobrze zaprojektowany, no to oczywiście z różną intensywnością, ale jednak ma tam dużo tych eventów. Tak samo w ogóle przygotowanie się do tego, że w ogóle robisz ten offboarding, on jest dla ciebie w ogóle przyjemny, on dużo wcześniej następuje, tak? I to takie aspekty w ogóle jak ja zawsze stawiałem na dużą otwartość w ogóle w rozmowie z ludźmi o tym, że w ogóle wysyłałem swoich ludzi zespołu na rozmowy, żeby chodzili. Bo mi zależało na tym, żeby oni w ogóle byli pewni siebie. Czyli wysyłałeś ich do innych pracodawców na rozmowy. W ogóle często było tak, że dochodziliśmy do takiego momentu, że oni się nie bali mi powiedzieć, że ktoś się do nich na LinkedIn nie odezwał, w ogóle zaczął firmę, mówię, hej, super, weź tam pójdź. No nie? W ogóle, jeżeli jest tam fajnie, no to w ogóle pogadaj, ale się też może czegoś dowiesz. No nie? Zawsze się śmieliśmy, że jeżeli ktoś nas zapraszał na rozmowy, no to była genialna rzecz, po prostu namówili wszystko, tak? Więc jakby to jest tak, że to jest jakby idealny, normalnie człowiek się tego nie jest w stanie dowiedzieć. Więc jakby możesz traktować, no jeżeli cię skuszą, no to no, jest jakieś ryzyko, tak? Ale drugim aspektem jest takim, że ja bardzo chciałem mieć zespół, który jest jednak pewny swojej wartości, rozumie, no i no, idzie się sprawdza, tak? W sensie takie myślenie o tym, że osoba na przykład zaczyna być, nie być pewna siebie, czyli
kurde, ja jestem tylko, mam takie zarobki, takie stanowisko, no po długo jestem w tej firmie, jak ja na rynku to bym nic nie zrobił, to trzeba się trzymać tego kurczowo. No i jeżeli chcesz budować firmę, która się skaluje, no to z założenia tej osobie co chwilę coś będzie zabierał. Dawał nowe rzeczy, wiesz, wypychał ją ze strefy komfortu, no to ona powinna czuć takie poczucie bezpieczeństwa. Okej, no dobra, no mogę spróbować, najwyżej znajdę tu pracę. I często ci ludzie w ogóle muszą zrobić to takie poczucie bezpieczeństwa. Ja sam na pewno wpadałem w takie momenty, że jedyną rzeczą, którą potrafię, to siedzę długo w tej firmie, tak? I po prostu znam panią Halinkę, tak? To jest mój power skill, no nie? Więc jakby takie złapanie takiego poczucia swojej wartości i to jest element, który, i to zobacz, jakby ja ogrywam z dwóch stron, no nie? Jeden to jest to, że mam fajny zespół, który nie boi się ryzykować nowych rzeczy, bo okej, nie musi się kurczowo trzymać, nie robił silosów, nie oddam czegoś, no bo przecież jak oddam, to mnie zwolnią, no nie, a ja przecież nie znajdę żadnej pracy, no nie, więc jakby ta pewność siebie jest potrzebna. A druga rzecz jest taka, że jak masz tą otwartą rozmowę, to o potencjalnym problemie dowiadujesz się dużo, dużo wcześniej. No tak. I ta rozmowa, może masz w kontrakcie zapisany miesiąc, trzy miesiące, no ale ta osoba może ci powiedzieć, Marek, no ja w tym roku zmienię pracę. Dokładnie, to jest to, o czym wcześniej mówiłem, nie? Że faktycznie no takie firmy powinniśmy budować, żeby można było otwarcie sobie pogadać zarówno i z pracownikiem o tym, że być może trzeba będzie się rozstać albo coś zmienić, ale też, żeby pracownik mógł do ciebie podejść i powiedzieć, że słuchaj, no nie wiem, nudzi mi się to, nie? Albo już mam dość tego, albo być może po prostu dochodzę do takiego wniosku, że chciałbym robić coś innego i może to się uda zrobić to w twojej firmie, ale nie musi, no jakby może to być w innej firmie. Dokładnie tak i to z tego punktu widzenia de facto trzeba się na pewno do tego bardzo mocno przygotować, tak? I to, jak widzisz, no to samo to, że żeby ta informacja była dla ciebie w miarę przystępna, żebyś ty w ogóle był właścicielem tego procesu, tak? No po momencie, w którym dostaniesz na hr@trafit.com informację, że ktoś ci składa wypowiedzenie, nie? No to przestajesz być właścicielem tego, nie wiem, czasu, tak? No bo masz zegar tyka, nic się nie wydarzyło, więc jeżeli to w ten sposób działa, no zawsze jakby, no nie mówię, że w 100% zawsze się udaje od tego uciec, no nie? Bo gramy jednak na pewnego rodzaju statystykę, tak? No bym chciał, żeby, nie wiem, przyjmijmy 90% takich rzeczy działy się w ten sposób, tak? No nigdy jakby dociskanie tego już procesu, żeby tam na 100% nic się nie ten, no to będzie, nie dostaniesz tego zwrotu energii. Ale jeżeli to dobrze ograsz, no to dla ciebie w ogóle ten sam proces onboardingu możesz w ogóle zaplanować customowo, no nie? Nie musisz nagle, dobra, to czekajcie, to bierzemy template X i zra. Tak, i jedziemy, w sensie, nie wiem, on pracował z klientem, no nie? Miał jakiś, nie wiem, był sprzedawcą, tak? Jak to przenieść? O Boże, on przecież miał dostęp do takich danych, no nie? Więc jakby tego typu rzeczy. No i często jakby w drugą stronę, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że jednak no, tam często pracownicy oczekują no, skrócenia, to ja mam tu krucjatę, żeby nie skracać okresu powiedzenia, no bo zawsze liczę, że ktoś nie będzie chciał u mnie tego okresu skrócić. Czyli jakby nie chcesz skracać okresu powiedzenia, żeby nie robić pod górkę aktualnemu pracodawcy, bo też jesteś pracodawcą. No. Jestem pracodawcą i wierzę w takim romantycznie, że karma wróci i rynek będzie lepszy, tak? Więc jakby i to bardzo na to uczulam, no bo jest taka chęć szybkiego zwrotu. Jeżeli ja myślę nie o tym kwartale, w którym chcę zrobić wynik, tylko myślę o perspektywie 2-3 lat, no to no tak, te 2-3 miesiące one naprawdę nie robią różnicy. W sensie ja nie będę pamiętał za 2 lata, czy Krzysiek dołączył w lutym, czy w marcu. Tak? W sensie to jest kompletnie nieważne, a buduje pewnego rodzaju też, no, moim zdaniem, niezdrowe relacje już na samym początku. No, pokazujemy taką trochę drugą twarz. Tak? No, kombinowano, no okej. Okay, no, tak, no, więc jakby tu ja jednak wierzę w tę taką ogólną dobroć. Tak? W sensie, romantyczna tak, wizja tak, trochę. Czyńmy dobro, ale oczywiście czy się obrywa za to? No, naprawdę na przestrzeni tych lat to ilość, że jak powiem, dziwnych sytuacji, co ludzie potrafią zrobić ze swoimi umowami i tego jest naprawdę wielka, ale nigdy bym nie wpadł na to, żeby na przykład ktoś miał karę w umowie za niedołączenie. Tak? No, znam firmy, które podpisują z tobą kontrakt. Aha. Jeżeli nie zaczniesz no pierwszego... Nie, to trochę z czapy jest, no bo jaka to jest motywacja w ogóle, że co, jakby go na siłę przecież przywiążesz do biurka i się cieszysz, że jest. No. Założenie jest takie, że w sensie jak już na starcie tej osobie nie ufasz, że ona dołączy, tak, to już jest ten problem. Oczywiście, czy parę razy się za to oberwie, to na pewno tak. Na pewno to mówię, to o tym też trochę ostatnio pisałem na LinkedInie, że takie jakby sytuacje się zdarzają, szczególnie w branży IT, gdzie tych ofert jest dużo i te stawki też rosną. I tam pisałem też o tym, że tam kilka firm miało coś takiego, że kandydat podpisał umowę, miał przyjść do pracy,
tydzień przed napisał, że spoko, może dołączyć, ale 30% więcej. No i jakby tam dostałem też 200 parę chyba komentarzy, że było, więc jakby też było, że a co z umową przestępną i tak dalej. Ja mówię, że to nie jest problemem, to nie chodzi o to, że jakby co ja mam zrobić, żeby go na siłę jakby zatrudnić, tylko bardziej mi chodzi o takie ludzkie podejście właśnie, żeby kandydaci też patrzyli na jakby pracodawcę jako człowieka, który też ma jakieś swoje plany i jakby w ten sposób patrzeć, a nie jak formalnie się zabezpieczyć przed tym, żeby na siłę go przykuć do biurka, żeby był. Tak, no to... To, że możesz, będąc w sklepie, coś ukraść, bo nikt nie widzi, to nie znaczy, że powinieneś to robić. Tak? W sensie, to, że nikt nie patrzy, że możesz coś zrobić, to nie znaczy, że powinieneś to robić. Tak? Więc jakby to trzeba rozumieć. I później tacy kandydaci oczywiście się dziwią, że ktoś ich nie szanuje. Tak? W sensie, tak jak ja mówię, mam tą duszę romantyka, że ja chcę być dobry, liczę, że to dobro wraca. I naprawdę uważam, że w wielu aspektach takie podejście mi się po prostu sprawdziło. Bo znamy się w networku, znamy się z różnymi ludźmi z różnych firm. Ja nie mam żadnego problemu spojrzeć, nie wiem, dyrektorowi z drugiej firmy, z której chcę się ten, w oczy, tak? W sensie nie zrobiłem ci nic złego, no po prostu osoba nas dołączyła, to nie jest no nic tego. Nie kombinowałem. To, że miałeś taką umowę, a nie inną, to już też nie moja wina, tak? W sensie to ja zagrałem wedle de facto twoich zasad. No i to jest ta jedna rzecz. I jeżeli fajnie to ogrywamy z tym offboardingiem, to po pierwsze, to jeżeli celebrujemy te awanse, tak, no to powinniśmy się też jakby, no, zdać się na tę radość, że no, ktoś prawdopodobnie zmienia na lepszą pracę, dla niego lepszą. W sensie on przynajmniej czuje, że jest lepsza, to powinniśmy się cieszyć. No to, że takie, wiesz, dojrzałe podejście. Tak, tak. To po prostu faktycznie mu gratulować, no bo jeżeli ja czasami mam tak, że jakby zdarzały mi się sytuacje, no, z ciężkim sercem osoba no, po prostu no, mega była mi potrzebna, tak, super mi się z nią pracowało, no, jakby ta kariera dość długa. No ale sytuacja jest taka, że myślę sobie, naprawdę, u mnie się nie nudził, no nie? Mhm. To on naprawdę szuka dobrej jazdy, no nie? To jest tak, że albo spokojnie, ale z reguły to wiesz co, niestety jak sam taki jesteś, to przyciągasz takich ludzi, którzy będą szukali. No więc ja będąc też osobą, która zmienia, no, byłbym był hipokrytą, gdybym się na nich po prostu nerwował, tak? No bo na końcu w ogóle offboarding dla jakby też osobiście jest mega fajnym momentem, w ogóle dlatego warto w ogóle to robić, bo słyszysz tyle dobrych rzeczy o sobie. No i prawdopodobnie, wiesz, zostajesz tylko same dobre, no nie? Więc jest jakby dla Marka Drowa to był najlepszy okres życia, jak wszyscy mówili, jakim jestem doskonałym człowiekiem, tak? W sensie nikt nigdy dobrze tak o mnie nie mówił. Ale to podejście, jeżeli tak do tego podchodzisz i miałeś do tej pory zaufanie, że miałeś fajne środowisko pracy, w którym ufasz pracownikom, dajesz im duży dostęp do danych, tego typu rzeczy, to że oni zmieniają pracodawcę, to nie powinien powodować, że mu drugiego dnia blokujesz konto i nie pozwalasz mi się pożegnać z kolegami z pracy. Bo to jest często taki, nie możesz wysłać maila na all, tak? No bo to nie wypada. Okej, okay, no to rozumiem działy HR, które nie chcą tego robić, a to znajdźcie inną formę. No, ale to jest pożegnania. To też jakby problem gdzie indziej, nie? Tak. To jest takie trochę maskowanie problemu tym, że ktoś odchodzi, to zabierzemy mu dostęp, żeby nie napisał na all, bo coś tam zrobi. No to jest jakby wejść trochę głębiej, nie? Dlaczego w ogóle tak myślimy? Jakby skąd w ogóle to jest? Nie? To jest tak, że ja odchodząc z C-level z Prediki. No właśnie, to jest ciekawe. Jak wygląda w ogóle offboarding C-level, nie? Bo to jest takie. No... Wiesz co, jakby wydaje mi się, że wyglądał bardzo normalnie, aha, bo z założenia po obu stronach są ludzie, którzy bym powiedział, mają bardzo wysoki poziom kultury osobistej. Aha. Więc oczywiście, czy były emocje, no Marek, dlaczego tego? No to oczywiście tak, ja sam. To było ciężkie osobiście, ale z punktu widzenia w ogóle tego, no to ja miałem dostęp do wszystkich danych firmy. A tak naprawdę wszystkich, tak? W sensie totalnie wszystkich i de facto ja tego dostępu nie straciłem do końca ostatniego swojego dnia pracy. W sensie, gdzie ja po ogłoszeniu pracowałem prawie jeszcze 4 miesiące, takiej normalnej pracy operacyjnej. W sensie podejmowałem decyzje, podpisywałem kontrakty, robiłem dalej to, co robiłem. A to też ciekawe, bo pracowałeś 4 miesiące, że to nie było jakieś takie standardowe miesięczne okresy powiedzenia, tylko bardziej po prostu chcieliście tak sobie przygotować się obie strony na to. I to było tak, że ja nawet byłem gotowy, w sensie my jakby stwierdziliśmy, że po pierwsze chcemy się przygotować do tego. No, też jakby plan sukcesji, czy był, czy go nie było, to jest inna rzecz, ale ja też nie szukałem, żeby zrobić komukolwiek krzywdę. Tak, tak samo ja, nikt nigdy nie zrobił krzywdy. Dlaczego ja miałbym robić krzywdę? Tak jak mówię, z mojej perspektywy, czy
zmienię teraz, czy za jakiś czas, no to w perspektywie paru lat nie ma to znaczenia, czy był luty, czy styczeń, ale ta praca operacyjna, ona była o tyle bardzo ważna, że ona wymaga po obu stronach dojrzałości, tak? No bo wymaga ode mnie motywacji, że jednak ja dalej mam motywację do tego, żeby faktycznie wykonywać swoje obowiązki. I oczywiście jak teraz myślę o tym, no to okej, no to byśmy chcieli, żeby programista dalej programował. To nie jest tak, że odchodzi to, co ma przestać pisać kod, no nie? No powinien dalej ten jednak ma zadania, które skończy. No to ja, jeżeli moją pracą było podejmowanie decyzji, no to powinienem dalej je podejmować, tak? Jeżeli ja je podejmowałem w poniedziałek, gdzie ja już wiedziałem, że odejdę. No tak, tak, a we wtorek ogłosiłeś. Ogłosiłem, no to... Co się zmieniło, tak? Więc jakby czy trzeba moje wszystkie decyzje cofnąć? Więc jakby z tej perspektywy, ale to wymaga dużej dojrzałości. I no to jest. Po stronie Prediki była bardzo duża dojrzałość, tak? W sensie tutaj właśnie jakby moja praca z właścicielami firmy, to oni wykazali tą dojrzałość, że faktycznie da się coś takiego zrobić, to nie? Więc jakby i to było w ogóle bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie. Dla zespołu czasami też było zdziwienie, no bo jednak ja przychodzę i dalej mówię, czeszę, mimo że łysy, z jakichś tam rzeczy i wszyscy, wow, ale myślałem, że to już nie będzie ci chciało, więc... No właśnie, to jest to myślenie, nie? Bo to jakby dojrzałość też widzę jakby w tobie oczywiście i też jakby w zarządzie, który mimo wszystko jakby, wiesz, dał, trzeba ciebie jeszcze te kilka miesięcy i dał ten dostęp do wszystkiego, natomiast po czasem nawet tej dojrzałości ja nie widzę w pracownikach specjalistach nawet, nie? To jakby masz czasem tak, że faktycznie jak ktoś już odchodzi, rzuci papierami, to już ten ostatni miesiąc jest takie, no tam niby coś robię, koduję, ale więcej czasu tam coś tam jeszcze innego robię. Nie? Ja w ogóle mam taką sytuację, że mi jest w ogóle często szkoda ludzi, no nie? To jest tak, że zdaję sobie sprawę, że sami sobie to robią, nie wiem, widzę osobę bezdomną, to w 10% no prawdopodobnie, no coś ona jednak zrobiła nie tak, w sensie są ciężkie te sytuacje, ale mi jest dalej jej szkoda, jakby na tej zasadzie. I mam takie sytuacje, taka jest anegdota, jak właśnie jeden z kolegów, który on ewidentnie sobie hodował to zło, tak? W sensie on naprawdę budował sobie nienawiść do firmy, że on odchodzi po prostu i wiesz, słuchasz tego i myślisz, pracujemy w innych firmach, no nie? To wiesz, jest ewidentnie już takie, wiesz, już bardzo dużo ten. I pamiętam, że jak on już, wiesz, że odchodzi i zaczął tam po prostu jakieś tam totalne wylewanie i właśnie do jego przełożonego, który miał z nim bardzo dobry kontakt, mówię, weź z nim pogadaj, żeby on sobie po prostu krzywdy nie zrobił, nie? W sensie, bo to branża jest mała, no po prostu jakby ilość osób, jakby on jeszcze w niszy jakiejś pracuje, po prostu weź mu pomóż, żeby on wyszedł od nas, żeby on po prostu nie poobrażał nikogo, nie zwyzywał, bo to już naprawdę było ja widziałem niektóre SMS-y, tak? Jakby one były ciężkie, no nie? Więc jakby na tej zasadzie ta osoba jakby na koniec moim zdaniem, może sobie krzywdę zrobić, no nie? Ten brak dojrzałości to właśnie jest tym, że sam sobie tą krzywdę robisz, to, że, nie wiem, napiszesz jakieś bzdury albo nawet jeżeli to jest, nie wiem, półprawda, tak? W sensie wyrwana z kontekstu, nie wiem, przedstawienie tego w złym świetle firmy, no to jeszcze żadna firma z tego powodu nie upadła, tak. Ale przy tobie może być tak, że ktoś wróci do ciebie, no do mnie wracają ludzie, się pytają o referencje, a widziałem, że pracowałeś z tą osobą. I to często osoby na scenie nie zdają sprawy, no nie? Jak ten network działa. No nie? I to jest normalna rzecz. Ja jak widzę tą osobę, pracował w tej firmie, w tym oddziale, musi znać tę osobę, no nie? Cześć, co tam, czy to i to, no nie? Szczególnie jeżeli zależy od sobie. Więc jakby takie podejście, gdzie te osoby sobie to krzywdy robią, no to mi jest ich szkoda. Ja bym chciał, żeby... I wtedy ja często w ogóle chcę im pomóc, no nie? Bo to masz dwa podejścia, no nie? Jeżeli ta osoba odchodzi, no to dobry menadżer powinien to dobrze ograć. No nie? Bo jeżeli ty zareagujesz, jeżeli na złe rzeczy reagujesz źle, to ciebie nie można przyjść w ogóle z złą rzeczą, no nie? Jesteś menadżerem, którym, nie wiem, ludzie się boją cię zapytać o podwyżkę, no nie? No bo ty już... Kolejny raz, znowu. Więc jakby w ogóle nie zadajesz tego pytania, czy ktoś, wiesz, w ogóle na ciężkie tematy, wiesz, w ogóle nie mówi, no to ta osoba będzie, wiesz, powie ci bardzo późno o tym. No nie? Dwa, często ci po prostu znajdzie sobie powód, no nie? Więc jakby, ale dobry menadżer powinien potrafić przeprowadzić ten proces, tak? Czyli zachować się odpowiednio, tą osobę też się dowiedzieć w ogóle, czego potrzebuje, zbudować tę relację wcześniej, że on w ogóle ma tę relację z tą osobą. No pomówmy się, jakby relacja jest funkcją czasu, często te zespoły się zmieniają, no ale musimy w tym czasie budować tę relację ze swoim zespołem, no nie? Więc jeżeli jesteś dobrym menadżerem, to powinieneś mniej doświadczonej osobie pomóc wyjść z klasą. I to tak jak ja zadzwoniłem do tego kolegi, który miał w zespole tą osobę, która wychodziła w ziarze nad nimi,
weź tam po prostu z nim pogadaj, jakby niech odejdzie, nikt nie ma do niego, wiesz, w ogóle nic tego, ale po prostu on sobie zrobi krzywdę, w sensie mi jest go szkoda, no nie? Więc jakby to jest takie, bym powiedział, taka, wiesz, no, trochę odpowiedzialność też za tych ludzi, nawet jeżeli od ciebie odchodzą, no nie? No dalej, no, powinieneś im pomóc. Tak samo jak onboardujesz osoby, czujesz się za nie odpowiedzialny, to za offboarding, szczególnie mniej doświadczone osoby, ten. I fajne było to, jakby w moim przypadku onboardingu, że ja swój onboarding trochę sam planowałem, no nie? W sensie była na tyle dojrzała, że my trochę ustaliliśmy, okej, okay, jak chcemy zrobić, kiedy informujemy firmę. Bardzo szybko w ogóle poinformowaliśmy, że wchodzę, w ogóle nagraliśmy wideo, jakby nie zwoływaliśmy 5-minutowego spotkania, Marka nie będzie, tak? Tylko właśnie to była, wiesz, forma asynchronicznego wideo, ale też bardzo szybko, żeby ten, jakby, bo to ułatwia jakby zrzucenie tego ciężkiego tematu, ułatwia później pewnego rodzaju tematy. Ja przez tydzień miałem, wiesz, ilość tam pytań, a gdzie, dlaczego, co, jak, a później już możemy normalnie pracować. No, tak, więc jakby nie było żadnego ukrywania. Na niektóre spotkania już założenia, jakby, no, w momencie oczywiście moja praca operacyjna się zmienia, tak, po takiej dużej pracy operacyjnej, gdzie podejmujesz decyzję, to zaczynasz przekazywać swoje obowiązki, no i też się musisz umieć wycofać, że jesteś, doradzasz, no ale też robi space dla nowych osób, no nie? No bo nie, będzie dwóch dyrektorów, tak? I co, dwa gabinety i będziemy jedni do tego, drudzy do tego, więc jakby to nie tak powinno działać. Więc jakby ona często się zmienia z takiej roli, u mnie to tak zadziałało ostatnio, że z roli bardzo operacyjnej przerodziła się raczej w mentoring. Mentoring, to w ogóle fajnie zadziałało. I do dnia ostatniego de facto, tak? To w ogóle moim ostatnim oficjalnym spotkaniem w ramach polityki był właśnie sesja, tam mieliśmy program mentoringowy, ostatnia sesja mentoringowa z jednym z pracowników. No nie? Więc jakby to da się na pewno ograć, ale bym zakładał, że jeżeli osoba, mówię, no jesteś, jakby ja jestem odpowiedzialny za siebie, jak ja się zachowam za swoje zachowanie, ale tutaj dobry menadżer powinien też to dobrze zrobić. Oczywiście jest duża rola w tym działu HR, który ma przygotowane te rzeczy, powinien ten dział HR też wspierać tego menadżera, no bo on prawdopodobnie nie ma łatwiej, tak? No właśnie, a jeżeli chodzi o sam offboarding, to ty jakby przeprowadzałeś też takie, mieliście jakieś takie rozmowy właśnie one-on-one na sam koniec, jakby takie podsumowanie sobie? Exit interview. I tak. Przeprowadzałeś ty, czy osoba z HR-ów? HR. HR, okej. Okay, tak. Okay. I tu w ogóle z exit interview w ogóle jest dla mnie ciekawa rzecz i to trzeba dobrze w ogóle zbudować, żeby dobrze exit interview działał, to ta relacja działu HR z biznesem szeroko rozumianym, ona musi być zbudowana dużo wcześniej, tak? W sensie po założeniu... Z biznesem jakim? Z tobą, czy z pracownikami? Z biznesem jako właśnie z menadżerem, okay, od którego odchodzi. No okay. Spotykałem się z sytuacjami takimi, że menadżer patrzył na to, że jakiś HR biznes partner wypytuje osoby i szuka na mnie haki, no nie? On pewnie wystawi mi, że o, powiedział to i to, no nie? Więc jeżeli, oczywiście po pierwsze nie jestem za ujawnianiem w ogóle tych exit interview, ja z założenia nawet często chciałem raczej wnioski trendy, od HR-ów, okay, niż nawet sam to czytać. W sensie mogłem mieć dostęp, ale raczej chciałem, żeby faktycznie HR-y też, no, mają inną, bym powiedział, wrażliwość. Ja często byłem zaangażowany, nie wiem, w projekty, w tego typu rzeczy, miałem jakiś kontekst, no to ten kontekst był tam inny, więc jakby szukasz tego innego spojrzenia na tą sytuację. No tak, no, nie? Tak, więc tłumaczysz też trochę tak. No, tak, no. Więc na tej zasadzie, ale jeżeli nie ma wcześniej tej relacji między zespołem właśnie czy delivery, consultingu, nie wiem, produktowego, a HR-em, że to jest, HR jest faktycznie wsparciem, a nie, że szuka haki, no to takie exit interview może w ogóle rodzić dużo takich niesnasek, no nie? No bo wiesz, wysyłanie, nie wiem, exit interview do prezesa, wiesz, 3 levele niżej, że jakiś menadżer od kogoś od niego odszedł i ta osoba powiedziała, że ten po prostu ten team leader to jest taki śmaki i owaki, no to nie jest fajne. Po prostu, no nie? Więc jakby można dużo sobie zepsuć, ale jeżeli fajnie masz ograne te procesy HR-owe i akurat ja bardzo wierzę w to, że ten HR jest HR business partner, w ogóle ta praca obok jest bardzo potrzebna, tak? W sensie, żeby pracownik miał też możliwość porozmawiania z kimś, kto, no, nie ma kontekstu zawsze biznesowego. No, jest trochę umieszany w tym sosie. Tak, no, tak, no. Więc jakby to, tylko że to też tak, że ten lider musi czuć, że dostaje wsparcie od HR business partner, nie ocenę. Mm-hmm. Bo oceniać jest bardzo łatwo. W sensie jesteś łysy, jakiś makijowa, no to super, dzięki, w ogóle jeszcze jakieś nowości, no naprawdę widzę w lustrze, no nie? Chyba, że mi podpowiesz, jak to zrobić, żeby te włosy były, no nie? Więc jeżeli tam nie ma oceny, a jest w ogóle podpowiedź, no nie? Okej, okay, no z tym pracownikiem popracuj inaczej. W sensie, że HR może mieć dużo fajniejsze narzędzia, właśnie, może zróbmy warsztat z waszym zespołem. I to fajnie mi działało w momencie, w którym ja widziałem, na przykład w jakichś obszarach zespoły dymią,
i menadżerowie, wiesz, mają z jednej strony problem projektowy, z drugiej strony tam, wiesz, jak jest problem projektowy, to zaczyna no się, tak, gorąco się, po prostu robi, się robi gorąco. I wtedy, jeżeli dostawał takie wsparcie z HR-u, no to później on, wiesz, no jakby kiedy się poznajesz, no na wojnie zdobywasz te przyjaźnie, no nie? Więc jeżeli w takim ciężkim momencie ten HR ci pomógł faktycznie wyciągnąć ten zespół, znalazł w ogóle te często bolączki, tak? W sensie, co faktycznie zadziało, był z tobą wsparciem, no to później jest ci dużo łatwiej, no nie? Więc jakby zaufać. I exit interview na pewno nie można traktować jako wyrocznik, no nie? W sensie ja tak samo... No tam są zawsze jakieś emocje też, nie? Dlaczego tak, to trzeba pamiętać. Jak ten, oczywiście można zadać pytanie, tam podaj tam w skali od 1 do 10, jak bardzo nie lubisz swojego menadżera, no nie? W sensie można, jakby niestety jest i to nawet chyba jest taka zasada, że no, odpowiednio układając pytania możesz uzyskać dowolny wynik. Więc jakby ja znając osoby często w HR po psychologii, no to no, potrafię naprawdę dobrze poprowadzić rozmowę, tak? Więc jakby sam pewnie bym potrafił wyciągnąć, wiesz, dużo złych rzeczy, no nie? Ale exit interview tak faktycznie był przeprowadzony i był przeprowadzony w ogóle przez HR. No nie? Okay. Jakby... nie, to podobnie jest u nas. Właśnie też jakby mamy tak, że faktycznie chcemy, żeby HR przeprowadziły tę rozmowę, bardziej też z takiego powodu, żeby faktycznie dać taką możliwość pracownikowi jednak mimo wszystko też powiedzieć czegoś, czego być może liderowi by nie powiedział, bo jest też zawsze jakiś tam kontekst, no więc tak. A jeżeli chodzi też jakby o osoby, które jakby zmieniały pracę w twoim zespole, czy miałeś już taką relację, że to nie było dla ciebie zaskoczenie, czy to jakby, że wiesz, że spodziewałeś się tego, bo faktycznie ktoś już tam ci o tym wcześniej mówił, czy to jednak często było zaskoczenie ciągle? Wiesz co, chyba... Taki miks pewnie. Wiesz co, wydaje mi się, że ja rzadko chyba jestem zaskoczony, no nie? Tak wiesz, jakby na takiej zasadzie, no trochę spodziewasz się różnych rzeczy. Dwa, no to tak, no to... Mam pewnie, jakby tutaj jestem ten, że jakieś wyczucie do ludzi, no jakby no widzę, że... Coś się nie tak dzieje, no nie? Czy to jest u ciebie w domu, czy tego typu rzeczy, więc pewnie ten, ale z reguły raczej chyba nie byłem zaskoczony i no tak, to bym powiedział, że raczej nie, bo też jest w ogóle jak tak pomyślę, ile osób ode mnie odeszło, to w ogóle też ja nie powiem, że to jakaś była ogromna ilość, no nie? To wiesz, też teraz, czy ja jestem doświadczoną osobą, która to robiła, to nie, bo jednak mam długie relacje pracy z zespołem, tak? W sensie, no, firma często rośnie, no to ten zespół jakby lubię ciągnąć ze sobą, tak? Nie tylko, że to idzie, więc jakby to faktycznie te relacje były długie, ale nie powiedziałbym, że był zaskoczony. Ja najczęściej, no, jest mi przykro, no nie? W sensie takich aspektach jest po prostu przykro. Ja nawet nie mówię, że to mój zespół. W jakim właśnie, dlaczego jest przykro? Że... Bo w ogóle mi szkoda, bo to są najczęściej fajne osoby, no nie? To jest tak, że jest taki aspekt, że no, ja bym chciał dalej z nimi pracować, no nie? Więc jakby to takie przykro czysto ludzkie. Ja to w ogóle traktuję nawet, jak ja myślę o tych offboardingach, to nawet nie bezpośrednio mój zespół, no, ale nawet z ich zespołów osoby odchodzą, bo to jakby nie mamy zwyczaju budowania organizacji, w której się gada przez menadżera, tak? Czyli jeżeli ja chcę się zapytać pracownika, to idę do jego menadżera albo do jego menadżera, żebym się zapytał menadżera, a ten, żeby się zapytał pracownika. Więc jakby często pracując czy z klientami, na projektach, robiąc różne wewnętrzne inicjatywy, to masz nawet, no, powinno się mieć kontakt nie tylko ze swoimi ludźmi. Ja de facto robiąc mentoring, no to nie robiłem mentoringu dla swoich bezpośrednich przełożonych, to robiliśmy go generalnie dla firmy, tak? Te osoby, ciężko mi jest umiejscowić się w hierarchii, tak? W sensie, ile szczebli było do mnie, tak? To nie powinno tak działać. No i jeżeli taka osoba, ten, to mi jest w ogóle szkoda, bo to w ogóle fajny gość, no, nie? Po prostu na tej sali ma duży potencjał, tak? Więc jakby pracując w firmach, które robią fajne projekty, w sensie robią nowe rzeczy, często są w swoich obszarach najlepsze, innowacyjne i to mogło być zarówno czy od sposobu dostarczania usług technologicznego, czy na przykład produktowego, no to fajnych ludzi pracuje z swoimi ludźmi. No nie da się robić fajnych rzeczy ze słabymi ludźmi. No nie? Więc jakby to bym powiedział, że raczej bym taki mam, że mi trochę chyba szkoda. O, tak bym to nazwał chyba bardziej. Ale to takie moje, takie wiesz, czysto ludzkie. Smutek w sercu. Teraz trochę rozumiem też, jak ciebie słucham sobie jakby ten opis na LinkedInie, People Guide, nie? Bo faktycznie wydajesz się taką osobą, IT menedżerem, który jednak, czy menedżerem, który jednak patrzy mocno na ludzi, nie? Jakby, no. Wiesz, to jest tak, że ja w ogóle mam dużą radość nawet prowadząc zespoły, które są czysto rozliczane z wyniku finansowego, tak? Czyli wiesz, no, mamy profit margin, nie wiem,
bonus od sprzedaży, od wyniku, tego typu rzeczy, gdzie, no. Wiesz, no. Gdzie nie wiem, prawie połowa twojego wynagrodzenia jest oparta tego typu rzeczy. Ja bardzo się cieszę, że potrafię nie gadać o tym codziennie. W sensie nie potrafię być na przykład, nie wiem, maklerem giełdowym, który codziennie coś sprzedaje, tak, i na jakimś tam procencie. W sensie, przepraszam wszystkich maklerów, może wasza praca polega na czymś innym, ale mam takie wyobrażenie, że tam jest zawsze są te procenty, tak? W sensie taki margin, taki tego typu rzeczy, taki był profit. Więc jakby fajne jest to, że ja traktuję zawsze, prowadząc tego typu zespołu, no bo dalej, poza tym, że people guy, no to na końcu sprawdzam, czym jesteśmy rentowni, czym zarabiamy, czy nas na to stać. I mam te momenty, w których muszę siąść do Excela i trochę zapłakać, ale ja chcę, żeby to było w ogóle efektem ubocznym. Tak? Czyli my ustalamy sobie pewnego rodzaju zasady i po prostu, no tak, no taką chcemy mieć marżę minimalną. No jeżeli jest inna, no to porozmawiajmy o tym, ale jeżeli jest dobra, no to nie musimy o niej codziennie rozmawiać. No tak? Tak. Ale jeżeli naszym największym asetem są ludzie, to jakie mamy relacje, to, że ludziom możemy zaufać. Tak? I samo takie podejście, że mam w ogóle takie zawsze hasło, że pracujemy jednak, powinniśmy mieć zdolność pracy na 120%, ale zdolność, ale nie pracowania 120%. To manę trzeba oszczędzać. To nie? W sensie trzeba oszczędzać ją na te momenty, w których jest naprawdę ciężko. Tak? W sensie ja wspomniałem, że właśnie kelner, no to potrafię nie spać całą noc. W sensie to jest mój super power, że nie mam problemu, żeby 48 godzin wytrzymać na nogach. No nie? Ale czy ja bym tak chciał pracować? Oczywiście, że nie, ale czasami się to przydaje. No, mówmy się, wszyscy, niech pierwszy rzuci kamieniem ktoś, kto nie siedział w nocy na wdrożeniu. Więc jakby tego typu rzeczy. Więc jeżeli ty myślisz o tym, że to dla ciebie jest w ogóle twoim największą wartością, są ci ludzie, z którymi ty pracujesz, no bo ja nie jestem w stanie zrobić tych projektów. Często technicznie jestem najgorszy z tych wszystkich osób w pokoju. Tak? Więc jakby no ja bez nich de facto nic nie jestem w stanie zrobić, a to, że potrafi im jeszcze w czymś pomóc, no to tego się cieszę, tak? W sensie, bo mają właśnie, nie wiem, problemy właśnie, nie wiem, ze strachem na wzrost. Do tej pory mam piękną historię, jak osoba, która, no mega architekt rozwiązań chmurowych, no naprawdę dla mnie w wielu aspektach guru, prawdopodobnie lepszego programisty nie rozmawiałem z lepszym programistą, mimo że wielu dotykałem, jak chciał się rozwijać jako team leader, on się wstydził zaproponować studentowi ofertę pracy. To był dla niego stres. Mimo że robił ogromne rzeczy, skomplikowane systemy odpowiedzialności, która, wiesz, no jego jeden commit pewnie robił, wiesz, więcej zamieszania, wiesz, w szeroko rozumianej Polsce niż Shen, ale wstydził się zaoferować, ale to tak, to można tak, no nie można, ja w ogóle nie wiem, ale jak on powie, że on chce 100 zł więcej, to co ja zrobię, no nie? I to, wiesz, to są takie w ogóle śmieszne rzeczy, że ja mu nie pomogę w tej architekturze, no już trochę zardzewiałem, no nie? W sensie czasami udaje, że rozumiem, co się dzieje, no nie? Ale w tych aspektach mogę, tu mogę pomóc, tak? No i ten people guide już do mnie, tu już trochę z tym, z prześmiewczo sobie wpisałem, bo dużo osób tak na mnie gadało, więc jakby stwierdziłem, że dobra, to trzeba dopisać wreszcie. Tak, widzę, wiesz, rozmawiając teraz z tobą, widzę dlaczego, więc jakby to faktycznie nie jest tylko jakieś takie puste hasło na LinkedInie, a dobrze się nie znamy, więc jakby tak, to już po tej godzinie rozmowy już to widzę, więc fajnie. Super. No dobra, a mamy takie jeszcze standardowe pytanie, tak naprawdę jakieś książki, inspiracje, czy ty tak naprawdę, już nie chodzi mi o IT, o zarządzanie, ale czy jeżeli właśnie takie tematy miękkie, HR-owe, ludzkie, coś jakby chłoniesz, obserwujesz, czytasz? Słuchasz. Wiesz co, to na pewno mam w ogóle takie fazy słuchania, w ogóle z racji tego, że wolno czytam, więc słucham, więc jakby z założenia audiobooki i podcasty. Z książek, które mi w ogóle fajnie, to pewnie teraz bym musiał znaleźć się, ale założyciela Netflixa pewnie każdy znajdziesz, nie pamiętam. No rules, chyba tak. To się nigdy nie uda po polsku? Nie, to chyba nie tak. Wiesz, to okay. Będzie tak, ale no rules, rules, tak? Jeżeli ja dobrze, tak. Obudowanie, tak. Genialne. Oczywiście nie wszystko to zagra wszędzie, ale to jest w ogóle, to jest to moja, takie moje podejście. I tam jest dużo o tym właśnie, dlaczego nie powinno być akceptacji, tak? W sensie powinna być kontrola, czyli każdy może kupić, nie wiem, wydać 100 tysięcy tam złotych. Może złożyć zamówienie, ale jeżeli no, musi potrafić uzasadnić dlaczego, tak? W sensie, że to było potrzebne firmy. Tam było parę przykładów chyba właśnie jak. I one są oczywiście typowo hollywoodzkie, no, ale bardzo, bardzo fajne, dużo fajnych zasad i tam można znaleźć dużo inspiracji. To bym na pewno polecił. Z takich rzeczy w ogóle Power of Habit.
Charles siła Duhigg, na, tak? Tak, tak. Gdzieś, tak, gdzieś, na gdzieś pewnie jest... Nie, siła nawyku, nie? Tak, siła nawyku, tak. I tam było akurat fajna rzecz, bo tam jest siła nawyku, to jest bardzo tak osobiście, ale tam były też fajne rzeczy w ogóle o motywowaniu zespołu, nie? Czyli pokazywaniu, dawaniu, że... tego poczucia wpływu, tak? I dla mnie ten przykład, nie wiem, na ile jest prawdziwy w Starbucksie, że w każdym Starbucksie pracownicy mogą sobie wybrać, gdzie stoi ekspres. Jest to kompletnie irrelevant dla tego biznesu, ale czują się, że oni zbudowali ten, zbudowanie tego. I oczywiście jest, nie chcę zabrać jak hipokryza, żeby sztucznie to dawać. Ale w ogóle, żeby myśleć o tym, że ludzie mają wpływ na to. Ludzie chcą mieć wpływ, nie? Ludzie chcą mieć wpływ, nie? Ludzie chcą jakby mieć odpowiedzialność i ten. To jest coś, co tak naprawdę też po czasie zrozumiałem. Tak, i w ogóle często też jakby może mało HR-owa książka, ale też pokazująca fajne rzeczy, jeżeli ktoś jest fanem Gry o Tron, to Pieśń Lodu i Ognia J.R.R. Martina. I tam jest w ogóle fajny, już nie pamiętam w której części, posłuchając tego audiobook podczas biegania, to dla mnie to wiesz było tak, że to idealna książka do maratonu. Tak, tam jakby nie wiem, wiesz, po prostu zapodałem sobie playlistę, nie wiem, która książka się zaczynała, kończyła, ona jest też w ten sposób pisana, ale tam było bardzo fajnie pokazane, jak musisz pokazywać swoje motywacje w firmie. Tam był akurat Tyrion, który chciał dobrze i wszyscy go postrzegali jako bardzo, tam był jeden moment właśnie jak bronił jednego z miast, tak? I on miał bardzo dobre motywacje. Robił wszystko dla tych ludzi, a na końcu został po prostu, ten po prostu nie potrafił tych motywacji pokazać, nie potrafił zadbać o ten aspekt czasami tam polityczny, ale tego, że w ogóle sprzedać swoją wizję, tak? Więc jakby ja wyłapuję czasami takie rzeczy. Fajne, fajne. Wyłapanie takiej, wiesz, tematy lekko HR-owego liderskiego z Gry o Tron. Tak. Więc i tam właśnie było w ogóle mega fajna rzecz, że on właśnie był dobrym człowiekiem, który został po prostu odebrany bardzo źle i często może być właśnie odebrany źle przez to, że nie potrafi sprzedać tej swojej idei. Więc tak chyba na szybko teraz męczę akurat książkę Alistaira Brownlee. A teraz ci tematu nie. I on robi wywiady z byłymi olimpijczykami. Tak? Okay. Szuka takiego. Jestem w połowie, więc jakby jeszcze może nie wszystko złapałem, ale. Ale on szuka jakiegoś takiego punktu wspólnego. Tak, on jest w ogóle dwukrotnym złotym medalistą w triatlonie. Jakby pierwszą osobą, która obroniła złoty medal w triatlonie, więc w ogóle. No, genialna postać, jakby mnóstwo, taka naprawdę tytan pracy i jakby fajnie wejść w jego głowę i on rozmawia z gwiazdami sportu, takimi nie jednokrotnymi, tylko którzy seryjnie wygrywali pewne rzeczy. I fajnie tam było pokazanie o tym, jak, że co różni najlepszych takich ten, to właśnie to, co dla mnie było takim różnicą, czyli czym jest self-belief i confidence, no nie? W sensie, żeby budować faktycznie ten u siebie self-belief, bo on jest dużo twardszy niż confidence. No. Tak, więc jakby wiara w siebie i to jest tam często właśnie, nie wiem, jeżeli oddałeś trzy rzuty, których nie trafiłeś, to później wierzyć w ten, że czwarty trafisz, tak? Nie możesz się zawahać. Nie? Ten konfidens może ci przyjść, możesz się czuć lepiej, gorzej, ale wiara w siebie trzeba nad nią pracować. To było dla mnie taka jeden aspekt, który tam lubię złapać z książek. To jest takie fajne rzeczy, taki, wiesz, jedna takie rzeczy może tak trochę taki pstryk zrobić, nie? Tak. Żeby inaczej spojrzeć w końcu. Tak. Ja bym często synonim powiedział self-belief i confidence, ale w ogóle po polsku to już całkiem dla mnie brzmi wiara w siebie i pewność siebie. Nie? To w ogóle prawie że identyczna rzecz, no, nie? Ale jest niuans i budowanie tego self-belief jest faktycznie ważne, bo jestem w połowie książki, więc w połowie słuchania, tak, więc jest jeszcze chwila. Super, to dzięki bardzo dzisiaj za rozmowę. Mam nadzieję, że trochę odczarowaliśmy temat offboardingu, żeby jakby też nie bać się zmian pracy i też nie obawiać się tego, że pracownicy też zmieniają i odchodzą. To nie jest, nie ma w tym nic złego, no. Dokładnie tak, więc jakby tutaj normalny proces każdy kiedyś coś zmienił. Więc. Dokładnie tak. Super. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie. Hej.